28 czerwca 2013 roku w olsztyńskim ratuszu obradowała Komisja Problemowa do spraw bezpieczeństwa w działalności gospodarczej. Na pewno te problemy, z którymi stykacie się na co dzień, są problemami w tej również szerszej skali i zapewne podzielicie się swoimi uwagami, spostrzeżeniami. A spostrzeżenia te są niezbędne dla funkcjonowania komisji powołanej do życia w 2013 roku. Rada Miasta Olsztyna w marcu ubiegłego roku podjęła uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Bezpieczny Olsztyn. Zadaniem komisji, która powstała w wyniku podjętej uchwały, jest przede wszystkim ochrona małej i średniej przedsiębiorczości. Zapewnienie dostępności i przejrzystości ewidencji działalności gospodarczej, procesu wydawania zezwoleń i licencji, zorganizowanie przejrzystej komunikacji pomiędzy policją a przedsiębiorcami. A potrzebę takiej wielopłaszczyznowej komunikacji podkreślają wszystkie służby zaangażowane w pracę komisji. Chcielibyśmy bezpośrednio od przedsiębiorców usłyszeć to, co ich nurtuje, co ich trapi, jakie mają oczekiwania od naszej służby. A te oczekiwania przedsiębiorcy wymieniają jednym tchem. My żeśmy poruszali takie tematy, na przykład jak problem żebractwa na starówce, jak to można ukrócić, jak będą z tym sobie radzić służby typu Straż Miejska i Policja. Wymiana informacji pomiędzy przedstawicielami poszczególnych środowisk to także forma ochrony, na przykład przed wyłudzeniami, które są częstą formą przestępczości przeciwko właścicielom firm. Specjalnie z myślą o olsztyńskich przedsiębiorcach powstała zatem broszura szczegółowo informująca, za jakie czynności Urząd Miasta nie pobiera opłat.